Marsz 11 listopada oceniam jako dramat, ponieważ narażono dla jakichś tam względów politycznych przy użyciu policji, narażono społeczeństwo. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym dzieci, matki, młodzież, babcie, narażono na tragedię. Sama sytuacja na samym początku, kiedy żeśmy tylko rondo minęli, to już dawała do myślenia, ponieważ nagle nie w dwóch szeregu, tylko nawet trzy, cztero szeregu policja po prawej i po lewej stronie się przegrupowywała. Jak my żeśmy szli, bo ja się czułem tam gościem, też z racji obowiązku i utożsamiania się ideowego można powiedzieć, z niepodległością. Bo ja stoję na stanowisku, że ktoś od lat historii próbuje nas jako naród, jako prawicę dzielić. Za każdą razą dzieli nas, bo ci to są od Moskiego, ci to są od Piłsudskiego. Ja powiem szczerze, oddaję hołd jednemu i drugiemu, dlatego że jeśli by któregoś w historii zabrakło, pytanie jakby z tą niepodległością było. Postanowiliśmy przejść się, zobaczyć bliżej, ewentualnie zainterweniować. Posłowie poszli interweniować. Żeśmy przechodzili, to obok nas otaczały, żebyśmy nie doszli do policji, to tak gromada zakapturzonych, jak gdyby, czy w tych kominiarkach młodych ludzi po prostu otaczała nas i przeszkadzała. A w końcu ja mówię, to, czy pan się czegoś wstydzi? Powtórzył to też poseł. Pan otworzy, odsłoni twarz. I ja chciałem jednemu zdjąć, to wyciągnął zza kurtki teleskopową pałkę metalową, no i jak gdyby tak się zamierzył trochę w naszą stronę, jeden, drugi. My żeśmy tak odeszli, odskoczyli trochę, no i interweniujemy, krzyczymy do policji, poszedł, pokazuje legitymację, reakcja, odwraca się wyższym stopniem w mundurze i w czapce policyjnej, oficer nie reaguje prawie, także w rezultacie posłowie jeszcze poszli, później już jechał w tym samym czasie, dojeżdżał samochód, tak zwana polewaczka, stanęli, ta polewaczka, oni stanęli przed tą polewaczką, a polewaczka jechała i tak, i tak. Także nie było żadnej reakcji, nie było żadnego szacunku dla jakiejkolwiek osoby. Uważam, że to była zaplanowana akcja, która po prostu miała na celu przede wszystkim przerwać marsz, po drugie ukazać tą złą stronę środowiska, ludzi, że wszystko co po prawej stronie to jest naprawdę złe, a wcześniej był sobie marsz pana prezydenta, złożono kwiaty, przy tym jeszcze pan Giertych. Myślę, że społeczeństwo to widzi, obserwuje, ocenia. Mam nadzieję, że nie dadzą sobie ludzie wmówić, że tak naprawdę to wszyscy inni byli źli, ludzie byli źli, chuligani jacyś się sami z siebie pojawili i trzeba było interweniować, a policja tak naprawdę była cacy. Teraz policja ogłasza wszem i wobec, w mediach szczególnie liberalnych, że trzeba koniecznie poszukiwać, mamy, rozpoznajmy ludzi. Widziałem na YouTube policjantów, którzy bili, i krąży po internecie film, którzy bili niewinną osobę. Zaczepili, bili, kopali, jeden nawet twarz widać. Pytanie zasadnicze, zadaję publiczne pytanie. Czy ten policjant będzie ukarany? Czy ten policjant stanie przed sądem? Bo za takie bandyctwo powinien stanąć przed sądem. I powinien być normalnie, jak normalny obywatel sądzony. Jeszcze bardziej, bo on jest od pilnowania prawa, przestrzegania litery prawa, a nie do popełniania przestępstw. Jest dowód na to, że mamy państwo tak naprawdę niedemokratyczne i nie niepodległościowe, tylko państwo po prostu ograniczone, państwo policyjne. Wraca państwo policyjne, policji wolno wszystko, ludziom nie wolno nic. A ta łuska, którą pan trzyma w dłoni, to jest pamiątka z marszu? To jest pamiątka z marszu, to jest to, co wspominałem, otrzymałem tą
łuskie od osób, już nie będę nazwisk wymieniał, bo to nie jest istotne. Jednak zauważyłem jedną wartościową cechę. W tym wszystkim pojawiło się też dobro, dlatego że wielu ludzi szukało jakiegoś, nie stało biernie, chodziło, kręciło, uruchamiało dziennikarzy, gdzieś tam dziennikarze szli na bok, no to tam się dzieje źle, tam jest zło, tam biją, tam strzelają, tam policjanci mają na kurtkach napis policja, a zamaskowani. W demokratycznym, wolnym kraju policja się maskuje przy normalnym marszu. Ja rozumiem, że policja, jeśli się zamaskowała, to w takim układzie powinna obezwładnić tych tak zwanych pseudo czy rzeczywistych, jakąś garstkę rzeczywistych chuliganów wcześniej. To, tak jak pamiętam, czytałem na internecie, wypowiadał się i popieram to, uważam, że to słuszna ocena, generał Polko, który stwierdził jednoznacznie, policja, jeśli się poprzebierała, jeśli można powiedzieć, weszła w ten tłum, to powinna tych chuliganów obezwładnić, powinna ich wyłapać z grupy, nie dopuścić do tego, żeby doszło do takiej sytuacji. Po drugie jest jedna rzecz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, na co mi zwracano uwagę wiele osób, w tym i pani posłanka Małgorzata Gosiewska, która wychodząc ze środka z tego marszu, sama stwierdziła, że mówi, pani jedna mama szukała dwóch małych chłopców, gdzieś jej się zapowiedziały. Był niesamowity lęk, zamieszanie. Ludzie próbowali wyjść z prawej, lewej strony. Policja nie wypuszczała nawet kobiet. Nikogo nie wypuszczano, ogrodzono. Doprowadzono by naprawdę do śmierci i do niesamowitej tragedii. Myślę, że władze i zarówno policji, jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i rząd powinien wyciągnąć z tego wniosek, bo naprawdę w przyszłości, jeśli takie mechanizmy będą stosowane wobec w demokratycznym kraju, wobec społeczeństwa, to nie mamy po pierwsze demokracji, po drugie w końcu ktoś ucierpi, ktoś straci życie i wtedy się rozpocznie dopiero dramat w tym kraju. Później będzie szukanie winnych, ale już będzie za późno. I pewne sytuacje możemy powstrzymać, możemy iść tak, jak pan prezydent sobie szedł, spokojnie, tylko niech po pierwsze w ubiegłym roku ściągnięto, czy dopuszczono do tego, żeby grupy jakieś tam niemieckie atakowały Polaków. W tym roku okazuje się, że ci, którzy żyją z naszych podatków, apelują w powiatach, w gminach, żeby dopomagać im, że brakuje na komputer, że brakuje na radiowóz i tak dalej. Społeczeństwo ma się składać, radni podejmują uchwałę, ale jeśli będzie taka policja, to po co jej pomagać? Jeśli będzie stosowała bandyckie metody wobec własnych obywateli, to jaki sens wspierać taką policję? Policja jest po to, by nas chroniła, by jeśli jest babcia, matka, a jest jakieś nawet zamieszanie, są chuligani, to policja przede wszystkim nie ma odgradzać tą babcię i mieszać z chuliganami i lać każdego, kto stoi po drodze, tylko ma bić tego, który tak naprawdę na to zasłużył, który trzymał cegłę w ręku, wyłapywać go, a nie po to, żeby bić jak popadnie i kogo popadnie. Podejrzewam, że część młodzieży, nawet widziałem takich dzieciaków poprzebieranych też za zakrytymi twarzami i powiem szczerze, że myślę, że tu wracamy do tej samej metody, co kiedyś była, że gdzieś tam łapią chuliganów, biorą ich w kartoteki, później w tych kartotekach ten człowiek widnieje, jak potrzeba do jakiegoś zadania, to się go szantażuje po prostu i wysyła.